kolegów z klanu AZP. Tym razem będzie to Mistrz Joda. Joda już u mnie na kanale, z tego co kojarzę, występował. Natomiast no tutaj jedzie pojazdem, który z tego co mi wiadomo bardzo, bardzo lubi. Jak widzicie, jest to niemiecki hatek 10-tierowy, czyli S-etka. I dużo Joda nim gra, ma 1800 bitew według XVM, ma 60% WR. Ponieważ Joda jakiś czas temu był u mnie pokazany jako taki drugi plan bitwy Basi na E50, gdzie zginął jako pierwszy, to tutaj w jakiś sposób chciał się zrehabilitować, pokazać, że on też potrafi, że nie jest niebieski bez powodu. No więc zobaczymy, co tutaj Jodzin wykombinuje. Dość ciekawy układ amunicji. 21 pocisków HIT, 9 APK-ów, tak, i 20... I 20 odłamkowo burzących, duży zestaw naprawczy, mały zestaw naprawczy i czekolada. To jest bardzo ciekawe. Nie mamy ani apteczki, ani gaśnicy. To dość nowatorskie podejście do setki. Mapa Lakeville, Dolny Kap. Tutaj Joda zdecydował się pojechać na lewą stronę, czyli tam, gdzie zazwyczaj tłuką się hateki. Na środku dwa nasze medy, bazy i prawej strony też tam kto ma pilnować. Jest jedna artyleria, więc no, na szczęście tylko jedna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy będzie miała zainteresowanie naszym bohaterem, czy też nie. I ona bardzo, bardzo mocno jedzie do przodu. Wiemy, gdzie jest IS-7, znaczy gdzie jest 50B, nie wiemy natomiast właśnie, gdzie jest IS-7, E75, IS-8. No dobra, IS-7 się już wyświetlił. I jak widzimy, Joda ciśnie twardo do przodu. Co do esety i strzelania pociskami hit, no to niech, dla niektórych, jak na przykład dla mnie, jest to rzecz normalna, która w ogóle na mnie nie zwraca, znaczy nie robi żadnego wrażenia, natomiast niektórzy wyznają zasadę, że można strzelać z apeków. Amunicja premium w grze za kredyty dostępna jest już od dawna, dlatego każdy dobiera takie pociski, jakie woli. Fantastyczny początek z blow-up tego, z tej 140, i za pierwszym strzałem ląduje 1900 już uszkodzeń na naszym koncie. Fantastyczny początek, chociaż początek drużynowy jest tragiczny, bo jest tylko, jest już 1 do 4 i spore straty w hapsach. Teraz tam i z 7 został podrapany po tyłku i zajechanie, o dziwo, oflankowanie setką tego ISA 7 umożliwi też może trochę podjechanie bardziej naszej drużynie, zwłaszcza że IS-7 w ogóle nie przejmował się Jodą na tyłku, i w ten oto sposób nasz bohater ma dwa fragi i 3216 hapsów już nastukane. No ale widzimy, środek nam padł, zrobił się 2 do 5, linia 8-9 również mocno tam puszuje, prawdopodobnie będzie trzeba się wracać do bazy. Strzał na blindzie w okolice, tam gdzie mógł znajdować się Patton. I zobaczcie, kolejne niesamowite RNG. Joda strzelił dawno temu, znaczy dawno, może nie aż tak dawno, ale strzelił na blindzie i za chwilę ten Patton został zniszczony, więc wiadomo, musiał zostać podpalony. Zrobiło się 5 do 5, więc już troszkę lepiej, co nie zmienia faktu, że no, trzeba wracać w okolice naszej bazy. Takim kolosem, jakim jest setka, nie jest to takie hop-siup, zwłaszcza że Joda zdążył tu przyjechać, zrobić robotę i został zmuszony do powrotu. Natomiast no, na pewno tutaj bardzo ładny wynik hapsów już jest nastukany, bo widzimy 3200 plus jeszcze na bank. Ładny wynik na blindzie. STA1 cały czas żyje na tej trójce. Tam ta nasza M103 próbuje coś podziałać. O, teraz dwa ładne kąski jadą środkiem, będą od boku. Nic tylko z tego korzystać. Joda wybierze i sobie, nie, wybrał 50B. Jako gracza groźniejszego, ja bym pewnie strzelał ISA 8, żeby starać się skończyć lufę, no ale jak widzimy, może będzie szansa jeszcze tą lufę skończyć, bo ten ISA 8, tak, ten ISA 8 wyjeżdża idealnie, żeby go dobić, jeżeli dobrze tylko polosuje. Bardzo dobre losowanie, ultra kill, 6 do 7, czwarty frag na koncie Jody. 7 do 7. 1600, tak, 1800 bitew na esecie, no naprawdę szacun. Piąty frag, 8 do 8, nasz bohater zostaje wyświecony. No i niestety prawa flanka praktycznie padła, tylko Waffenträger 9-tierowy, samotny do jej obrony. Joda na razie jeszcze tutaj czeka na wyjeżdżające czołgi.
Za 8 stówek W75, 9 do 9 i teraz 3 zdecydują się te pojazdy kapować. Tutaj widzimy kątowanie, kręcenie się, żeby trudniej było przebić naszego bohatera. Fakt faktem, że losowanie tutaj też było dobre, bo tak jest kilka dziesiątek. Strzał WZT 111, ten się z hitów nie przebija. Sekund, 16,15 przeładowania, bardzo dobry czas. No i mamy Top Gun'a, 7212 uszkodzeń. Mój rekord obrażeń na SC-cie to, z tego co kojarzę, to jest ponad 8000. Natomiast, no, zobaczymy ile tutaj się naszemu pomidorkowi uda wykręcić. Już 7800 widocznych, plus ten blinding, więc myślę, że teraz jesteśmy w okolicach mojego rekordu obrażeń na SC-cie. Oczywiście ja nie gram tylu bitew co joda, ale to nie zmienia faktu, że widzimy tutaj już bardzo, bardzo duże doświadczenie. No i naprawdę bardzo ładne strzelanie w tej bitwie. Tutaj, kurczę, był taki moment, gdzie można było zaryzykować strzał, ale jednak Joda zdecydował się poprawić. Decyzja przełączyć się na burzaki całkiem dobra, bo burzaki z 15 esety są bardzo potężne i nieraz już cwaniaków takich w Mausach czy w innych czołgach, którzy się dobrze ustawiali z pocisków ani zwykłych, ani hitów, nie mogłem im nic zrobić. Po prostu dobijałem burzakami, przy okazji strasznie ich to denerwowało, no i psuło moduły, niszczyło załogantów. No to jest, te pociski naprawdę robią robotę. Tutaj tak naprawdę niewiele zabrakło, żeby tą E75 skończyć wcześniej, troszkę pecha było. Jednak ta wieża, no to jest najbardziej opancerzone miejsce E75. Znaczy bardzo, bardzo opancerzone, więc ciężko było się tam wbić za więcej. No ale mamy już, zobaczcie, 10600, 2 WN8 za bitwę. To jest akurat coś, na co ja za bardzo nie zwracam uwagi, bo to jakie znaczenie ma, ile mamy WN8 za jedną bitwę, jak na przykład potem możemy zagrać 2-3, gdzie nic nie zrobimy, albo niewiele, bo tak bywa. Bardziej mnie interesuje damage, 8170 już i została jeszcze Godzilla oraz T-54. I co warte jest tutaj podkreślenia, zobaczcie, Yoda cały czas ma full HP. Oczywiście nie było, nie jest to taka walka, gdzie Yoda bezpośrednio mógł się klepać z tymi hatekami. Tak wyszło, że akurat tam, gdzie wyjeżdżał, robił porządek, a tutaj miał dobrą miejscówkę. No ale jest to też ciekawe, że przy stanie 13 do 11 na SC-cie mieć full hubs. Gdyby teraz wyjechać, właśnie wyjeżdżając teraz na kogokolwiek, to ten każdy jest w czarnej dupie po prostu. 782 punkty teraz, 762, przepraszam, że spojrzałem. No i dobicie przez 50B. I jest 8932 plus blind i jeszcze Kocila, ciata Kocila. No, jedyna taka sytuacja nieciekawa to była, gdyby Godzilla miała hita, dobrze nas, znaczy Hesha dobrze nas przebiła, podpaliła, no to wtedy byłoby niefajnie, ale Joda, jeżeli to oglądasz, to napisz w komentarzu, czemu zdecydowałeś się na taki układ konsumabli. Dlaczego nie jeździsz z gaśnicą i dlaczego nie jeździsz z apteczką? O ile jazda z gaśnicą myślę, że jest spowodowana tą zmianą, że seta już się nie pali przez przednią płytę, to ma bardzo duże znaczenie zapewne. O tyle, dlaczego bez gaśnicy? Znaczy bez OS-u, bez apteczki. To mnie ciekawi. 14 do 1, no i poszukiwanie gdzieś skitranej Godzilli. Pytanie, gdzie ten kolega się nam schował. Tu go nie ma na pewno, dobra. Godzilla nie jest taka mała, bo to najwięcej chyba miała 80 metrów, albo około 80 metrów. Oczywiście w grze to jest tylko Tedek, który gdzieś sobie się schował. Przyspieszymy może, żeby nie robić z tego materiału filmu drogi. No i jest Godzilla. Jest Apek. Tutaj myślę, że Yoda trochę za szybko chciał to zrobić. Godzilla ma bardzo długi reload, na spokojnie można było przymierzyć. Myślę, że też. Zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że Godzilla ma bardzo wzmocniony pancerz przedni, no ale i tak szybciej ładujemy, więc co się odwlecze, to nie uciecze. Siódmy frag i zobaczmy screeny, a właściwie wynik z replaysów dla czepiarskich. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę mistrz Yoda uzyskał odznakę mistrzowską asa pancernego, high caliber, czołgistę kampera oraz Top Gunna.
Zobaczcie, Yoda osiągnął niesamowity wynik 10 234 uszkodzeń. Rewelacja, przekroczyć 10 tysięcy to jest zawsze, jak dla mnie, bajka. Mi się to udało chyba raz. Co tak mi się wydaje. Na pewno na Waffenbergerze jest to. Nie jestem jeszcze pewny, jaki wynik uzyskałem na 50B. Być może też powyżej 10 albo w okolicach 10, ale na estecie nigdy. Wielkie gratulacje, Yoda, naprawdę wielkie gratulacje. Do tego dorzucamy 7 fragów, co daje nam w sumie 1349 bazowego expa. 16 strzałów oddanych, 15 trafionych, 15 z przebiciem. Zablokowanych przez pancerz 1540, przejechane trochę ponad 3 km i na czysto, pomimo używania amunicji premium, udało się zarobić 41 600. Expa z bonusami wpadło 2023. Wielkie dzięki, Joda, za tą bitewkę. Wielkie dzięki Wam za oglądanie. Jeżeli bitwa i wynik The Match Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.